Druga Księga Mojżeszowa, rozdział czwarty od wiersza dziesiątego. Mojżesz rzekł do Pana. Proszę Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta, albo kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo ślepym, czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z Twoimi ustami i pouczę Cię, co masz mówić. Ale on rzekł, proszę Panie, poślij kogo innego. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł, czy nie ma Arona, brata Twego, lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie Twoje, a gdy Cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a ja będę z ustami twoimi i z ustami jego i pouczę was, co macie czynić. On będzie mówił za ciebie do ludu, on będzie ustami twoimi, a ty będziesz dla niego jakby bogiem. A laskę tę weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywać znaków. Powołanie Mojżesz'a jest dla nas takim wielkim przykładem. Takiego ludzkiego i Bożego spojrzenia na fakt powołania. Możesz, gdy patrzymy na ten tekst, to no, cały czas chciał się jakoś tak wykręcić. Wcześniej też czytamy w tej księdze, kiedy Możesz mówi, kimże ja jestem w ogóle, że, że miałbym wyprowadzić Twój lud. Z niewoli egipskiej. Mojżesz, patrząc na samego siebie, widział swoją bezradność, swoją słabość, widział swoje granice, możliwości, które są tak bliskie, już wręcz osiągalne, i w kontekście tego wielkiego powołania czuł się bezradny i no, wiedział, że no, nie potrafi sobie poradzić z tak wielkim zadaniem. Ale Pan mówi do Niego, ja będę z Tobą. Kiedy Mojżesz wykręcał się, chciał się wywinąć z tej odpowiedzialności i mówi, jestem ciężkiej mowy, nie potrafię mówić, ciężkiego języka jestem, a Pan mówi, ja będę z Twoimi ustami, z tymi ciężkimi ustami, z tym ciężkim językiem, z Twoją nieelokwencją, ja będę z Tobą idź więc teraz, pouczę cię, co masz mówić. No Mojżesz dalej dyskutuje z Bogiem, mówi, panie, proszę, poślij kogo innego. No już wtedy rozgniewał się pan, ale nie był to gniew, który dyskryminował Mojżesza, który doprowadził do rezygnacji z Bożego Sługi, ale Bóg dał taką, alternatywę dla niego, która w zasadzie jest też bardzo biblijna, bo powiedział: "Będzie obok ciebie Aaron, który umie mówić". Jeżeli to ci pasuje, będzie Aaron, on będzie twoimi ustami. Ty będziesz do niego mówić, on będzie mówić dalej. Później, gdy czytamy Księgę Mojżeszową drugą, trzecią, czwartą, piątą, dowiadujemy się, że i Mojżesz bezpośrednio mówił do ludu. Ale w tym momencie powołania, kiedy ta odpowiedzialność, to zadanie nas przerasta. Potrzebujemy czasami innych, jakichś takich możliwości, opcji, alternatyw, żeby wejść w to powołanie. I Bóg to rozumie. Chociaż Bóg się rozgniewał, to jednak znalazł rozwiązanie dla Mojżesza. Ale decydujące jest to, że to Pan mówi, a nie człowiek. Bóg powołał Mojżesza, Bóg i dzisiaj nas wzywa do pewnego zadania. I chociaż my widzimy swoją bezradność. Chociaż widzimy, że nie potrafimy może mówić, nie jesteśmy elokwentni, nie potrafimy za bardzo rozpoczynać dyskusji, nie mamy takiej umiejętności, czy też w innych dziedzinach życia, nie potrafimy wielu rzeczy robić, ale i tak Pan nas powołuje, bo Pan chce nas użyć. Jest takie mądre stwierdzenie, że Bóg nie powołuje obdarowanych, ale obdarowuje powołanych. I Może jest tego wyraźnym przykładem. Bóg napatrzył się na niedolę swojego ludu, Bóg napatrzył się na niedolę ludzi i dzisiaj, którzy żyją w niewoli grzechu i posyła nas i my myślimy sobie, no jak my sobie damy radę. Mamy obok siebie brata, siostrę, mamy zbór, mamy tych, którzy się wstawiają w modlitwie. Ważne jest to, abyśmy w takiej jedności mogli być otwarci na działanie, otwarci na mówienie, byśmy się tym nie musieli stresować, co i kiedy powiedzieć, ale żebyśmy byli przygotowani, by to Bóg nas użył w różnych sytuacjach, w bardzo spontaniczny, nawet nieplanowany sposób, aby Bóg mógł nas używać. I z doświadczenia wiem, że najlepszymi pracownikami w Królestwie Bożym nie są ci, którzy z natury są obdarowani, potrafią mówić pięknie zdania, budować, ale ci, którzy czuli się niegodni, a jednak Bóg ich powołał i Bóg ich używał, i to Boża moc, Boża mądrość objawiała się, czy objawia w ich życiu. I tak jest i z nami, tak ma być z nami. To nie nasza ludzka mądrość i umiejętności, ale Boża moc, Boża mądrość, boża miłość ma przepływać przez nas do ludzi, którzy są wokół nas, którzy są w niewoli. Postawmy siebie do dyspozycji Boga, nie w jakimś stresie, nie w jakimś takim obciążeniu, ale możemy Bogu powiedzieć: Panie, tam, gdzie Ty chcesz, tam pójdę, tam, jak chcesz, też mnie możesz użyć, gdzie chcesz, będę do Twojej dyspozycji: moje myśli, moje usta, moje ręce, moje nogi. Użyj mnie, Panie, aby Twoja miłość, Twoja łaska i Twoja prawda przepływała przeze mnie do ludzi, którzy są obok mnie. Dziękuję Ci, Boże, za to, że w moich słabościach Ty objawiasz swoją moc. Amen.